Adam Mickiewicz, przyjaciele. Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie. Żył tam Mieszek, kum Leszka i kum Mieszka Leszek. Z tych, co to, gdzie ty, tam i ja, co moje, to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarenko dzielili na dwoje. Słowem, tacy przyjaciele, jakich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś, dwójduch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swe czułe mowy, do kukań zazwól i krakań gawronich, alić ryknęło raptem coś koło nich. Leszek na dąb, nóż po pniu skakać jak cięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce. Kumie! Kum już wlazł na wierzchołek. Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć, paść na twarz. A już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało, maca, jak trup leży. Wącha. A z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży. Więc mruknąwszy ze wzgardą, odwraca się w knieje, bo niedźwiedź Litwin mią z nieświeżych nieje. Dopieroż Mieszek oszył. Było z tobą krucho, woła kum. Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak długo tam nad tobą sapał, jak gdyby coś miał powiadać na ucho? Powiedział mi, rzekł Mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.